Michał Kiński, witam i zapraszam na rozmowę tygodnia, a dziś gość wyjątkowy, pan Artur Partyka, medalista olimpijski, dwukrotny. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam pana. Witamy w Aleksandrowie. Panie Arturze, w 2002 roku zakończył pan sportową karierę, oficjalnie już, ale ciężko opuścić sport, prawda? No tak można powiedzieć, oficjalnie to był rok 2002, natomiast tak naprawdę skończyłem skakanie w lutym 2001 roku, po blisko 21 latach zajmowania się sportem, w ogóle lekką atletyką, natomiast 15-16 lat to tak już lekka atletyka na poważnie. To prawda, sport zostaje na wiele lat, tym bardziej, że wiele moich aktywności, które obecnie prowadzę, są mocno związane ze sportem, czy też organizacja, począwszy od organizacji zawodów sportowych, poprzez różnego rodzaju zawody, czy też patronowanie różnym akcjom, które mają na celu propagowanie sportu, organizacja również chociażby imprez, z którymi byłem również u was tutaj w Aleksandrowie. Orlikowa Liga Mistrzów, tak jest. To są te inicjatywy, które rzeczywiście mnie pochłaniają. Prócz tego od blisko 7 lat jestem stałym komentatorem w stacji Polsat Sport, komentując Diamentową Ligę. Dokładnie, także z tego sportu się nie wychodzi. Sporo właśnie mojej aktywności, którą mam obecnie, jest z nim związana. Artur Partyka, wykładowcą, mówcą motywacyjnym. Między innymi takie informacje można znaleźć. To też ważny element, ważny aspekt mojej aktywności posportowej. Rzeczywiście tego jest sporo. Jest takie zapotrzebowanie, a tym bardziej od osób, które jakiś tam sukces w sporcie, w dziedzinie, która jest niezwykle, wbrew pozorom, niezwykle trudna i wymagająca, odnosili. Ja rzeczywiście staram się z dużą korzyścią dla tych, którzy mnie słuchają, znajdować takie rzeczy, które łączą sport chociażby z biznesem, z prowadzeniem firmy. Wbrew pozorom jest mnóstwo takich rzeczy i jeżeli tylko te doświadczenia, które zdobyłem w trakcie kariery sportowej, mogą komuś pomóc w innej dziedzinie życia, to oczywiście jak najbardziej służę taką wiedzą i rzeczywiście sporo takich spotkań odbywam. W XXI wieku to ten sport, marketing sportowy odgrywa bardzo ważną rolę i trzeba to połączyć, ten sport z biznesem. Jaka jest dobra recepta, aby to wszystko odpowiednio ułożyć? Bardzo, bardzo szeroki temat właściwie. Podsumowując tą synergię sportu i biznesu, myślę, że najważniejszymi rzeczami jest to, aby były wspólne cele, wspólne jakieś drogi do celu. Te dwie dziedziny bardzo mocno się uzupełniają. Nie ma sportu bez finansowania i również nie tylko mówię tutaj o finansowaniu, które związane jest z państwem, gdzie zwłaszcza na tym początkowym etapie uprawiania sportu jest niezwykle potrzebne, ale również później. Tutaj wchodzi biznes. Sponsorzy strategiczni. Dokładnie, który daje na to pieniądze, ale również jest to doskonała forma, nośnik reklamowy dla bardzo wielu biznesów i nie przypadkiem jest, że mnóstwo firm chce być sponsorami tych dyscyplin sportu, tych zawodników, tych drużyn, które świetnie sobie radzą, wygrywają, są dobrze zarządzane. Także ta synergia istnieje, to wszystko współgra i trzeba szukać po prostu płaszczyzn, gdzie można tutaj jakiś wspólny interes zrobić, bo żyjemy w takich czasach, gdzie ta obopólna korzyść jest jak najbardziej wskazana i bez niej raczej ciężko taką współpracę. Również biznes bardzo dużo może w sporcie zdziałać, jeśli chodzi chociażby o patronowanie różnego rodzaju akcjom, które są związane z propagowaniem zdrowego trybu życia. Uczestniczę w kilku bardzo ciekawych projektach sponsorowanych przez wielkie korporacje, które swoją aktywność objawiają w sponsorowaniu sportu dzieci i młodzieży, czyli tej aktywności już od samego początku. To się wiąże ściśle z działalnością biznesową, ale prócz tego firmy widzą, oprócz tego przemycania, czy też zapoznawania się z logiem, czy też z danym produktem, widzą również tutaj odpowiedzialność społeczną takiej formy działalności. Jest to bardzo istotne. Problem w kraju jest z zajęciami z wychowania fizycznego. Była taka akcja stop zwolnieniom z WF-u.
U nas w Aleksandrowie, Aleksandrów można podać za przykład, ponieważ co drugie dziecko czynnie uprawia jakąś dyscyplinę sportową po zajęciach z wychowania fizycznego. Ale jak ma się to do zajęć w całej Polsce? Jeździ pan po Polsce, obserwuje dzieci? Znaczy, to rzeczywiście, mówi pan o bardzo fajnej akcji, która była bodajże kilka lat temu początek i rzeczywiście to się poprawia. Ja w ogóle zawsze, kiedy przyjeżdżam do Aleksandrowa, tutaj jestem też dość mocno związany właśnie z głównym animatorem sportu aleksandrowskiego, bo trener Lipiński, również Paweł Zdrajkowski, z którym kiedyś trenowałem, to są osoby, które bardzo mocno właśnie przy okazji szkoły, której, z którą są związani, bardzo mocno promują lekkoatletykę. No macie burmistrza Jacka przecież Lipińskiego, z którym ja startowałem jeszcze w czasach mojej młodości. I myślę, że tutaj Aleksandrów jest takim przykładem, jak należy świetnie na gruncie lokalnym poprzez sport wychowywać, poprzez sport zainteresować młodych ludzi troszeczkę inną formą spędzania wolnego czasu. Ja, wracając jeszcze do tego pytania, ja jeżdżąc bardzo dużo, mam mnóstwo spotkań z młodzieżą również, to też taka kolejna aktywność, która jest związana niejako z... Spłacam dług, który kiedyś zaciągnąłem w takiej formie. To jest, ktoś kiedyś do mnie przyjechał na takie spotkanie, ja kiedyś na takim spotkaniu byłem, dzięki temu mogłem być tam, gdzie byłem, osiągnąć to, co osiągnąłem, więc teraz jest to naturalne, że również ja uczestniczę w takich spotkaniach. I rzeczywiście to się poprawia. Te absencje z godzin wychowania fizycznego są już mniejsze niż przynajmniej 5-7-8 lat temu. To ma kilka przyczyn, między innymi oczywiście takie akcje, które zachęcają do tego, aby młodzież chodziła na te lekcje WF-u. To jest mnóstwo. Wspomniałem o tych firmach, które sponsorują tego typu aktywność wśród młodzieży i one bardzo często też uczestniczą w takich programach, które mają na celu zachęcanie do tego, aby ćwiczyć na tych lekcjach wychowania fizycznego. A drugi bardzo ważny aspekt, który zaobserwowałem w ostatnich kilku latach, i to się potwierdza, dzieci, obserwując swoich rodziców, mogą sobie wyrabiać pewne nawyki. W ostatnich 8-10 latach nieprawdopodobna eksplozja biegów, aktywności, zdrowego trybu życia. I ja myślę, że tutaj w domu też jest wykonywana ogromna praca właśnie przez rodziców. Te dzieci obserwują, jak mama czy tata wychodzą, biegają, jeżdżą na rowerze, ten tryb życia jest aktywny. Mamy troszkę więcej czasu, oczywiście bardzo mocno pochłania nas praca, ale jak już ten czas jest, to staramy się go bardzo intensywnie, mocno wykorzystać. I wtedy na tym pierwszym miejscu, bądź też na podium, że tak powiem, jeśli chodzi o sportową terminologię, jest aktywność fizyczna. Oczywiście kino, oczywiście wyjście gdzieś na spacer, ale bardzo, bardzo często rower, pływalnia, bieganie, aktywność. Także to się poprawia i to będzie się poprawiało. Będziemy społeczeństwem, cały czas się bogacimy, będziemy tym społeczeństwem, które będzie szukało również tych form aktywności fizycznej. A dzieci na to wszystko patrzą i biorą wzorce. Żyje pan sportem, żyje pan przede wszystkim lekkoatletyką. Jaki jest stan polskiej lekkiej atletyki obecnie? Ja myślę, że to jest jedna z wiodących dyscyplin sportu w naszym kraju. Są medale, mamy naprawdę wielkie, wielkie, wspaniałe gwiazdy na czele z Anitą Włodarczyk, z Pawłem Fajtkiem, Adam Kszczot, Marcin Lewandowski, naprawdę wielu zawodników, Piotr Małachowski, macie tutaj Roberta Urbanka przecież też, Karola Hoffmana, wicemistrza Europy z zeszłego roku właśnie w Amsterdamie. Także tych zawodników jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To są o wiele lepsze czasy niż te, w których ja startowałem w tej swojej dekadzie lat 90., od roku 90. do 2000. Wtedy odpowiedzialność za medale, za sukcesy, za zwycięstwa, za w ogóle to, że można było mówić o lekkiej atletyce, spadała na barki mojej osoby i Roberta Korzeniowskiego. I tak się wymienialiśmy przez parę lat, znaczy wymienialiśmy się, stanowiliśmy ten duet, który przywoził przez tą dekadę najwięcej medali. Natomiast w tej chwili możemy to zadanie podzielić naprawdę na bardzo, bardzo wiele osób.
Przyczyn jest kilka. Na pewno popularność lekkiej atletyki. Nasi lekkoatleci, lekkoatletki, jestem pewny w 100%, że to są osoby, które nie nadużywają dopingu. Walczymy z dopingiem bardzo mocno, już tych testów, te testy są coraz lepsze i stąd też wygrywa zasada fair play, wygrywa zasada prawdziwej pracy, treningu, pomysłu na ten trening, inwencji w rywalizacji, inwencji w przygotowaniach do tych zawodów, a nie coś, co jest nieczyste i coś, co powoduje, że po prostu sportowcy, którzy pracują uczciwie, są oszukiwani. I to jest też ważny aspekt naszych sukcesów. Ta lekkoatletyka, ten sport jest czystszy, ta rywalizacja jest bardziej transparentna i my jesteśmy tutaj naprawdę na bardzo dobrej pozycji. Także ta pozycja jest naprawdę świetna i może być chyba tylko lepiej, bo albo może nie pompujmy balonika, utrzymajmy to, co jest. Te programy, które wchodzą, które weszły też kilka lat temu do lekkiej atletyki, na pewno też Pan spotkał się tutaj z lekkoatletyką dla każdego, z wieloma innymi propozycjami. Jest teraz bodajże program klub, który no zresztą tych programów wchodzi coraz więcej. Programu. Musi być, no mamy, Witek jest przecież byłym lekkoatletą i kto jak nie on rozumie lekkoatletykę, rozumie sport, dlatego tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o królową sportu, Jesteśmy naprawdę na bardzo wysokiej pozycji. A pan z utęsknieniem czeka na pobicie swojego rekordu z 1996 roku, no 2,38 m. To już trochę za dużo trwa. Była bardzo dobra okazja w latach od roku 2000. Był Michał Bieniek, był Alek Warajanczyk. Byli bardzo blisko. To powinno się stać wtedy. Inne 2,36 m, Aleksander. Tak, 2,36 m, Michał też 2,36. Był Grzesiek Sposób, potem był Sylwek Bednarek, jest Sylwek Bednarek. I myśleliśmy, ja już myślałem, że w roku do Igrzysk Olimpijskich w Londynie będziemy mieli chłopaka, który zaatakuje 2,40, skoczy 2,40. Miał ku temu wielkie szanse, bo przecież ci, których obserwujemy w tej chwili, którzy brylują na skoczniach świata, czyli Mutasie Sabarszym, Bogdan Bondarenko, to byli ci zawodnicy, z którymi Sylwek wygrywał. A przypomnę, że on w roku 2009, będąc 20-latkiem, był już brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Niestety potem była kontuzja, potem były problemy. Wydawało się, że wychodzi na prostą. Kolejna bardzo poważna kontuzja, zerwania Achillesa, i to się zatrzymało. Ta kariera zaczęła się odbudowywać od 3 lat. No i teraz Sylwek zaczął się stabilizować na tym poziomie 2 m 30 cm, aczkolwiek jeszcze nie jest tak regularny. I myślę, że po tym sukcesie tegorocznym na hali w Belgradzie, on wygrał Mistrzostwa Europy. Lato troszeczkę nie wyszło, ale myślę, że on ma jeszcze te lata, w których może będzie próbował skoczyć wyżej niż ja, bo no to rzeczywiście to już trochę za długo, ponad 20 lat. To wolałbym, żeby te rekordy były dynamiczniejsze, żeby były poprawiane. Dość długo też czeka na pobicie swojego rekordu Zdzisław Hoffman, trójskoczek. Też no właśnie. Ponad 17 metrów 53 centymetry bodajże. Dokładnie, tak. To jest rzeczywiście wspaniały rezultat. Zresztą do tej pory, w tej chwili, trójskok jest taką konkurencją, której no, te rezultaty z czasu Zdzisia, z lat 80. No, byłyby tymi rezultatami, którym cały czas można byłoby może nie wygrać imprezę, ale zawalczyć o medale. Zresztą dowodem jest to, że Karol sobie tak świetnie poradził w zeszłym roku, zdobywając srebrny medal. Czy jest w stanie dogonić tatę? No jeszcze jest to zawodnik, który na pewno do Tokio będzie starał się osiągnąć progres. Natomiast 17,5 metra to nie jest tak blisko i myślę, że to wymaga od Karola osiągnięcia tej życiowej formy, którą mam nadzieję, że osiągnie, bo jeszcze jest tym zawodnikiem, który tylko kontuzje bodajże, on cały czas coś tam się u niego dzieje, jakieś problemy. Zresztą konkurencja, którą uprawia, no jest taką konkurencją bardzo mocno urazową, to nie jest łatwe. To jest cięższy kawałek chleba, roboty niż skok z wyżki. Motywacji. Techniki, siły, to jest te przeciążenia, które towarzyszą temu trójskokowi, tym skokom, są naprawdę bardzo, bardzo poważne. Zresztą śledząc karierę
Karola, no widać, że on ma trochę przerw związanych właśnie z urazami. A jest takim delikatnym typem, to jest taki no nie jest to typowy taki trójskoczek, mocno, strasznie zbudowany. To jest taka raczej delikatna. Na pewno olimpiada go podbudowała. To prawda. Zresztą wyjazd na Igrzyska Olimpijskie jest czymś szczególnym dla sportowca, udział w tej imprezie. A medal to już w ogóle, prawda? Tak. Zresztą to jest taka gradacja, większość sportowców ma takie, stawia sobie takie cele, że najpierw chce jechać na te Igrzyska Olimpijskie, potem chce wejść do finału Igrzysk Olimpijskich, bo to też jest fajna sprawa, no i później jest to podium i to najwyższe podium. To jest największa impreza na świecie. To jest impreza raz na 4 lata, tam są wszystkie dyscypliny sportu, te najważniejsze na świecie i tytuły z tych imprez są zdecydowanie tym, czym zawodnicy mogą się pochwalić, do czego wracam, czego jestem też sam dowodem, że wczoraj przy okazji miłego spotkania w Łodzi kolejnej prezentacji też miałem okazję bardzo, bardzo nawiązywać do medali, do tych sukcesów. No to wyjątkowa chwila, srebrny medal oraz brązowy medal olimpijski, to jest ogromny sukces dla Pana. Trzykrotnie zresztą Pan był na olimpiadzie. No, mało brakowało, żebym czwarty pojechał, ale sam zrezygnowałem, bo doszedłem do wniosku, że jestem słaby i nie ma sensu się kompromitować, ale to też moja kariera to takie, jeżeli miałbym ją podzielić na jakieś etapy, to właśnie te etapy olimpijskie, 1988 rok, Seul, pierwsze Igrzyska Olimpijskie, po naukę zobaczyć, co wspólnie to jest. Wspólnie ze świętej pamięci Andrzejem Grabarczykiem, Seul i Barcelona. Andrzejkiem wspólnie pamiętam, tak. To był ten zawodnik, który mnie wprowadzał tutaj z okręgu, w tą dorosłą lekką atletykę, bo Andrzej właśnie też był na Igrzyskach w Seulu. Potem 92 rok, to już dojrzały zawodnik po już sporych wygranych, ale też i porażkach, ale już gotowy do walki o medale, gotowy do walki o triumfy. Skończyło się brązowym medalem, natomiast 1996 to już w pełni ukształtowany sportowiec, który jechał po to, żeby wygrać imprezę. Natomiast no, Igrzyska Olimpijskie mają to do siebie, że tam różne rzeczy się dzieją. I rządzą się swoimi prawami. A no właśnie, w ciągu tych tam dwóch i pół godziny trzeba raz na 4 lata pokazać to, co się wytrenowało. Tam nie może boleć głowa, nie może nic się dziać i akurat żadna dekoncentracja, żadne takie rzeczy, które wpływają negatywnie na wynik. No i skończyło się drugim miejscem. I czwarte igrzyska, które miały być, ale też poprzez doświadczenie, też poprzez znajomość swojego organizmu, swoich możliwości. Ja byłem po dość poważnej kontuzji w sezonie olimpijskim. Ja się ledwo pozbierałem właściwie do sezonu letniego, po świetnym sezonie halowym. No i świadome podjęcie decyzji, że no nie pojadę się kompromitować, nie pojadę zaliczyć imprezy, bo to nie jest mój styl. O. I tym sposobem zakończymy naszą rozmowę. Jeszcze tylko zapytam o szkołę numer 3, sportową trójkę, która ma już 90 lat i często pan odwiedza. Tak, dość regularnie, zresztą wspólnie też przy okazji Orlikowej Ligi Mistrzów. Tutaj mam dużą pomoc ze strony właśnie Pawła Zdrajkowskiego, trenera lipińskiego. Zawsze te inicjatywy, które tutaj chciałbym promować w Aleksandrowie, zawsze spotykają się z pomocą, z odzewem i to jest bardzo fajna rzecz, a tym bardziej, że jest to tak naprawdę to, o czym mówiłem, to jest jeden z wiodących ośrodków nie tyle w naszym województwie, co w Polsce. Ten model, który został tutaj przez Jacka prowadzony, kiedy on został tutaj burmistrzem, no jest naśladowany i to widać, że to działa, że to nie tylko lekkoatletyka, bo przecież macie tych... Wiele sekcji jest. Fajnie to robicie, macie pomysł, jesteście konsekwentni, macie plan, tak więc nic, tylko przyjeżdżać, podpatrywać, czekać i uczyć na olimpijczyków się na mistrzów świata i Europy. I wychowywać kolejnych, bo macie to, co jest najważniejsze, macie system. Pewien system selekcji, to co w skali mikro oczywiście, bo to jest gmina, nieduże miasto, ale robicie to niezwykle skutecznie. Z pomysłem i co najważniejsze, regularność. Jest ten system, gdzie trener, zawodnicy, czy trener, no i obiekty sportowe oczywiście. Lekarze, przepraszam, trener, trenerzy, również też służby
które wychwytują te talenty, zawsze mogą je skierować w to miejsce, żeby mogły ten sport uprawiać. Także tutaj macie wszystko. Mamy pole do popisu. Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Panie Arturze, bardzo dziękuję za wizytę. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Naszym gościem był pan... I wszystkiego dobrego dla trójki. Oczywiście, dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan Artur Partyka.